Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku m.in. o wolnej macie, o mamie ginekolog, która przejmuje znajomków poza kolejnością, o wielkim wzniecaniu się youtubera i samo, i o kapitalnym Villa Plus. Nim zaczniemy, przypominam o wspieraniu programu Witam na portalu buycoffee.to, link zamieszczam oczywiście w opisie odcinka i co? I zaczynamy, no. A zaczynamy od pani Nicole Sochacki-Wójcickiej, szerzej znanej jako mama ginekolog. Ostatnio było o niej głośno przy okazji WOŚP-u, bo poskarżyła się na swoich fanów, że nie lubią pomagać. To był jednak, szanowni państwo, pikuś. Teraz pani mama wytoczyła poważne działa, wcześniej to były tylko takie głupie żarty. Sochacki-Wójcicka pracuje jako lekarz ginekolog w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okazało się, że influencerka, masterka pani Aniela Bogusz, która jest kuzynką pani mamy, osobiście wybrała ją na swojego lekarza prowadzącego. Problem w tym, że w tym szpitalu nie można samodzielnie wybierać sobie lekarzy. W związku z tym Sochacki-Wójcicka zorganizowała live'a, podczas którego otwarcie przyznała, jak to u niej wszystko działa zgodnie z zasadami. To jest normalne, że każdy lekarz w każdej specjalizacji zajmuje się swoimi znajomymi, rodziną w swoim wolnym czasie. Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałem z zarządem, z profesorem. To jest normalne. Panią mamę ginekolog i jej sposób na prywatną służbę zdrowia w publicznej placówce natychmiast skrytykowała niezawodna Maja Staśko. To jest chory system pełen nierówności. Robimy wszystko, by w nim pomagać bliskim, ale nie każdy ma taką możliwość. Dlatego normalizowanie leczenia bliskich poza kolejką nie jest żadnym sposobem na ułatwienie dostępu do lekarzy, a takie tego ujmowanie jest nieuczciwe wobec kobiet czekających na te usługi, które nie mają znajomych lekarzy. Do działań kobiety przyczepiło się również, nie wiadomo z jakiego powodu, NFZ. Nie ma zgody na przyjmowanie koleżanek i rodziny poza kolejnością w ramach kontraktu z NFZ. W trybie pilnym żądamy wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w WUM, gdzie przyjmuje mama ginekolog. Nie ma lepszych i gorszych pacjentów. Do cholery... Nie, tego nie powiedziałem. Ale czy kogoś to jeszcze dziwi, szanowni państwo, po tym jak parę lat temu ten sam warszawski Uniwersytet Medyczny przyjął poza kolejnością Krystynę Jandę czy Edwarda Miszczaka? Mnie niespecjalnie, szczerze mówiąc. A teraz czas na witaminki, gorące jak zajechany do granic możliwości teflon i fryzura detektywa Rutkowskiego, a tuż po nich Jorah Depardieu, który uciekł z powrotem z Rosji do Francji. Pabianice. Policja została wezwana na cmentarz, na którym pewien 37-latek został przygnieciony przez płytę nagrobną. Mężczyzna tłumaczył, jak to zwykle bywa, bo takie ostatnio w witaminkach często historie są, że się niefortunnie poślizgnął i wtedy ta płyta tak niefortunnie spadła mu na nogę. Policja jednak dość szybko obaliła wersję poszkodowanego i okazało się, że mężczyzna przyszedł na cmentarz, aby zniszczyć nagrobek swojej... Przepraszam państwa, że to powiem, teściowej, ale niestety ten w odwecie się na niego przewrócił. Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, kiedy próbował zniszczyć miejsce pochówku swojej ukochanej teściowej i w tej sprawie od dawna był poszukiwany w celu doprowadzenia do odbycia kary. Grożą mu 2 lata pozbawienia wolności, ale naprawdę musiał jej zajść za skórę, skoro nawet po śmierci go dojechała. Joga. Raper Mata, który jakiś czas temu został zatrzymany przez policję za posiadanie, już prawie może odetchnąć z ulgą. Sąd rejonowy Warszawa-Mokotów na wtorkowym posiedzeniu umorzył postępowanie w jego sprawie. Wtorkowe orzeczenie nie jest prawomocne, więc prokuratura może się jeszcze od niego odwołać. Przypomnę tylko, że prokuraturze bardzo nie podobało się, że tuż po zatrzymaniu raper publicznie nawoływał do penalizacji, założył fundację wspierającą sprawę, a jego skruchy, ich zdaniem, nie można było brać na poważnie i była to jedynie formułka przyjęta jako linia jego obrony. Śledczy natomiast byli zdania, że w związku z popularnością pana Maty jego działalność jest wysoce szkodliwa. Natomiast jego obrona od początku zaznaczała, że nie rozumie, jaka jest ta znaczna szkodliwość czynu w fakcie, że artysta chce walczyć o zmianę prawa i to demokratycznymi środkami. Jak zaznaczył jego mecenas, działania rapera to nic innego jak zaproszenie społeczeństwa do dyskusji. No to ja państwa teraz również zapraszam do dyskusji w komentarzach, co państwo sądzą o sprawie i o prawie. Meksyk. Kolejne wielkie osiągnięcie Polaków na arenie międzynarodowej, szanowni państwo. Na półwyspie Yucatan, nie wiem czy tak się mówi, przepraszam bardzo, Polak, turysta wszedł na piramidę, która od lat grzeje miejsce na liście UNESCO, a wybudowali ją Majowie, być może jeszcze w maju. Problem w tym, że na piramidę wchodzić nie wolno. Po tym jak policja sprowadziła go z powrotem na dół, dostał od jakiegoś faceta kijem w łeb i wylądował w więzieniu. Króciutko.
Gdańsk. Alina Krzyżewska opublikowała zarządzenie w sprawie korzystania z toalet przez uczniów w czasie zajęć w szkole imienia Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku. No, okazuje się, że uczniowie mogą się na przykład wysiurać jedynie, jeżeli mają na to papierek, czyli wyraźne wskazania lekarskie. Jeżeli nawet już uczeń takowe posiada, to w toalecie i tak będzie miał opiekuna w postaci nauczyciela, no bo przecież coś się może wydarzyć. Natomiast kiedy taki nauczyciel idzie dopilnować siurania czy pozostawienia suwenirów w toalecie przez ucznia, musi klasę zostawić pod opieką wicedyrektora lub pracownika sekretariatu. Takie, szanowni państwo, żywe szachy. Pionek bije damkę, a damka kunia, wiadomo. Ciekawe, kiedy któryś uczeń w ramach protestu narobi do konta w trakcie lekcji. No, jak wiadomo, nie każdy bohater nosi pelerynę, więc czekamy. Lublin. I pozostajemy w temacie szkolnym. 3 lutego odbyła się studniówka w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym imienia Paderewskiego w Lublinie. Po imprezie wybuchła wielka ogólnokrajowa afera i dyskusja, bo poloneza w jednej z par tańczyły, uwaga szanowni państwo, bo to dla naszych polskich uszu może być bardzo mocne i kosztowne. W jednej z par tańczyły, jesteście gotowi? Tańczyły dwie dziewczyny, kobieta z kobietą, rozumiecie państwo, szok i niedowierzanie, mimo że zdaje się, że nie ma żadnego regulaminu studniówki, który by tego zabraniał, czy twierdził, że można tańczyć jedynie w parach, że tak powiem, mieszanych. Smutne, że panie spotykają jakieś przykrości i to już niezależnie, czy tańczyły razem, bo się przyjaźnią, kochają, czy dlatego, że za mało kolegów w klasie, czy co tam, nieistotne. Ja na przykład taki byłem mocny, że powiedziałem, że z nikim nie będę niczego tańczył i jak powiedziałem, tak też zrobiłem. YouTube. Szymon Kasprzyk, znany jako Isamu, to taki rodzaj twórcy, który swój content opiera na swoich reakcjach na nagrania z TikToka i gra w gry. No i fajnie, ma dużo subskrybentów i sobie jakoś tam żyje, pewnie chodzi na zakupy i czasem coś zje, czy się umyje, nie wiem. To nieważne. Pan Szymon jest też aktywny na Twitterze, gdzie komentuje wszystko i ostatnio znalazł coś, co doprowadziło go niemal do spazmów. Otóż natrafił na zdjęcie promujące spódnice dla kobiet i mężczyzn. Strasznie to mężczyznę jego obserwatorów rozdrażniło. Uznali, że to nie jest normalne, że co to ma być, że to chore i tak dalej. Być może pan Szymon nie wie, że jeszcze naprawdę nie tak dawno temu mężczyźni chodzili na obcasach i nosili peruki oraz makijaż. Być może też nie wie, że świat ciągle idzie do przodu i się zmienia i nikogo nie powinno obchodzić, w co kto się ubiera, a na pewno nie powinno się nazywać takich osób czy trendy nienormalnymi. To, co dziś dla jednego jest dziwne, dla innego czy innej jutro będzie normą. Moda to nie żadna choroba i to, czy facet założy sukienkę, czy wyjdzie na ulicę w spodniach, nie powinno stanowić dla nikogo absolutnie większego problemu. Gorzej, jak ktoś jest prawilnym idiotą, no to już nieważne, w co się ubierze. Polityka. Minister Edukacji Przemysław Czarnek, zwany palikotem dobrej zmiany lub ministrantem, ostatnio po raz nie wiem który, wywołał kontrowersję i niesmak w pewnej części społeczeństwa. Nie nazywajmy jej, ale wiemy, o której mowa. Tym razem poszło o to, że zamiast wspierać edukację i szkolnictwo, rozdaje wille i pałacyki swoim kolegom z PiSu i tym podobnym. Tak zwana afera Villa Plus to pokłosie rozdawania przez ministra różnym zaprzyjaźnionym organizacjom majątków, no niekiedy bardzo drogich nieruchomości. O taką dotację organizacje mogły się starać przez miesiąc. Co ciekawe, ponad połowa z nich dostała pokaźne sumy, nawet kilka milionów złotych, mimo miażdżącej oceny ekspertów powołanych przez samego ministra. W wielu przypadkach zaznaczyli przy swoich negatywnych opiniach, że może dochodzić do niegospodarności w przypadku przyznania środków. Mimo pozytywnych opinii ekspertów, na przykład szkoła terapeutyczna dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną nie otrzymała dotacji od pana właśnie ministra. Teraz, szanowny pan minister, pan ministrant ponosi za to polityczną odpowiedzialność. Opozycja złożyła wobec niego wotum nieufności. No on sam się wzniecał z mównicy sejmowej, że jak to tak? Dlaczego go tak się traktuje? Oczywiście nic z tego nie wyniknie, bo Przemo ma za dużo przyjaciół w partii i w pewnym radiu, ale i tak warto próbować, chociażby po to, by ta lepsza część społeczeństwa zauważyła, że może coś jednak jest nie tak. Szczęście. W zeszłym tygodniu napomknąłem o pani Rii Soku, takiej nowej wersji Tamary z bębenkiem, która opowiadała o tym, jak wspaniałe dla naszego zdrowia psychicznego są płatności online. Teraz, dzięki jej Instagramowi, na którym odpowiedziała na pytania swoich fanów, możemy się dowiedzieć, że raka można wyleczyć siłą woli oraz, że afirmując ciążę, można zajść w ciążę nawet będąc bezpłodnym. Natomiast największy szok, szanowni państwo, przeżyłem, kiedy przeczytałem, że kiedy pies szczeka w domu, to znaczy, że szczeka do swojej pani, że jest boginią, królową i że
może stworzyć dla nich lepszy wspólny dom. Hał, hał. No co w tym chodzi, szanowni państwo, że ostatnio jak ktoś chce zrobić karierę w mediach, to recenzuje kebaby albo sprzedaje ludziom jakąś duchowość za 20 groszy i to przy inflacji. Naprawdę, ja akurat lubię kebaby i szanuję ludzi, którzy robią wielkie wyniki na YouTubie, na jedzeniu ich, ale tych wszystkich guru to bym... Słuchajcie, a ile się na tym zarabia? A, Maturu, może kiedyś zrobię o tym cały odcinek, zobaczymy. Szanowni państwo, a teraz przenosimy się do gorącej jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Rosji, a tam po latach dobrostanu i namiętnej relacji z Putinem aktor Gérard Depardieu chyba uznał, że coś jest nie tak, ale od początku. W 2013 roku gwiazdor, uciekając przed podatkiem dla najbogatszych i różnymi oskarżeniami, uznał sakreble i zwiał z rodzinnej Francji do Federacji Rosyjskiej, gdzie szybko otrzymał od samego Władimira ruskie obywatelstwo i harasho i super. W 2020 roku nawet przeszedł na prawosławie ku chwale Władimira, wielokrotnie też w mediach omawiał swoją miłość do Władka właśnie. Później jednak zaczął coś przebąkiwać, że niespecjalnie mu się podoba sytuacja wywołana przez Rosję w Ukrainie, aż w końcu miał powiedzieć to. Wstydzę się, że jestem Rosjaninem. Bardzo mnie boli, że jesteśmy kojarzeni z orkami i bandytami. Część mediów podała, jakoby pan Żora uciekł z powrotem z Rosji do Francji i poprosił władze tego kraju o azyl, co by było dosyć absurdalne i zabawne. Na dodatek, aktor miał przekazać pieniądze zarobione na sprzedaży ruskiego mieszkania na ukraińską armię. Okazuje się jednak, że świat nie jest aż tak piękny i cała ta sprawa to zwykły fake. Pan Depardieu nadal jest Rosjaninem i zdaje się, że nie zamierza tego zmieniać. Nadal jestem Rosjaninem, kocham rosyjska kultura. Kiedy kocham jakiś kraj, to zawsze ze względu na jego kulturę. Hehe. Ork już raczej z powrotem w Obelixa się nie zamieni. Czy szkoda? Moim zdaniem nie. Szanowni państwo, ostatnio rząd prawie wprowadził podatek od zbiórek charytatywnych. Na całe szczęście sami siebie szybciutko rachu ciachu powstrzymali. I całe szczęście, bo w związku z tym łatwiej nam tu w programie pomagać innym, co jak wiadomo bardzo lubimy. Przypominam, że jeżeli czegoś potrzeba, to zachęcam do pisania do mnie, odzywania się w sprawie zbiórek pomocy, bo my tu zawsze chętnie pomożemy, nawet poza kolejnością oczywiście. Najlepiej, gdybyście odzywali się do mnie na Instagramie, bo to właśnie tam najszybciej i najłatwiej się ze mną skontaktować. Na Instagramie funkcjonuję jako Orlos Antos. Pisane razem, więc cóż, zapraszam. I to już wszystko na dzisiaj, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za obejrzenie do końca, za wspieranie. Witam na buycoffee.to, za subskrypcję, łapki w górę i komentarze i udostępnianie. To bardzo ważne, żeby ten program trwał. Pozdrawiam serdecznie również moje koty i was wszystkich i już nie witam, a żegnam państwa bardzo serdecznie.